Witam Was, moi drodzy. Jestem w Mińsku Mazowieckim. Jak zwykle z moich podróży nakręcam krótki film, który może zobrazować, powiedzmy, piękno, takie częściowe piękno krawek Mińska Mazowieckiego. Jestem niedaleko słynnego pałacyku. Oczywiście nazwy nie pamiętam. Musiałbym popytać. Natomiast tutaj, jak widzicie, ludzie spotykają się z miejsca, aby odpocząć. Pałacyk ten otacza niesamowicie duży, potężny park. No i różnego rodzaju rozrywki. Tak jak jedna fontanna, czy druga. Pałacyk jest w renowacji częściowo. To tu widzicie. Mamy ustawione rusztowania. I po prawo, za tymi tam wodami, jest super bar, kapelka taka przy pałacyku. Widzicie, też bywałem, aby napić się kawy, czy posiedzieć, odpocząć z widoczkiem na fontannę. I przepływają to obok brzeg. No, loziarnia, wiadomo. Tak, będziemy w Kowoszli i nagramy jakiś fajny filmik, aby Wam zobrazować, jak tu jest pięknie, jak też można przyjechać do miejsca i zapytać o to miejsce. Tu jest ta kafejka, żeby tutaj gdzieś odpocząć. Tu jest takie fajne mostek też. Takich mostów jest więcej. O. Tutaj życie pęknie na pierwszym cały dzień. Za chwilę znajdziemy kolejna fontanna. Tu jest taka fejka fajna. Super. O. I kolejna fontanna. Jak widzicie, dookoła cały czas mamy coś fajnego. Zawsze jakaś ciekawostka na każdym kroku. Dużo takich stawików. Ja może teraz wejdziemy na miejsce, gdzie odbywają się koncerty. Będziemy na filmie? Chcecie? Nie ma sprawy. To pokażcie coś też na deskach. Możecie coś pokazać? Zademonstrujcie. To będziecie na YouTubie w Grudziądzu, tam was wstawię. Co chcesz? O, i się tu spotkałem fajnych kolesi z Mińska Mazowieckiego, zaraz przyszedł. O, super. No, już co? I następny. Naprawa, to ja tu wrócę, idę pochodzić chwilę. Fajnie, ciao. I tutaj mamy takie jakby taki amfiteatr na zewnątrz, gdzie przygotowują koncerty takiego rodzaju. Właśnie jest w rozbudowie teraz to, scenę budują. I tutaj właśnie ludzie z Mińska Mazowieckiego chętnie się spotykają. O, patrz, tutaj wszędzie na połoweczki, po tych potrzebnych krzesłami. Kolega dalej sobie jeździ. Ludzie są bardzo przyjemni, mili, sympatyczni. Można z każdym porozmawiać. Ja go tutaj jeszcze nagram. Pięknie. Jest tutaj. Tak. I teraz. Później Wam podam kanał. Dobra.
No przepiękne okolice. Worek z tej strony od jakby do południa. Wygląda też ciekawie, tylko raz na troszkę zasłania, ale ogólnie jest super. Nie wiem do kogo należał, nie znam tej historii. Tak na szybko się dobrałem przed wyjazdem, aby jeszcze coś nagrać. Zobaczcie, wysepka zwierz płaczących. No coś pięknego. No coś pięknego. Kolejny mostek tutaj, zobaczcie. I taki mostek, taki łączący właśnie tutaj te trawki zieleni. Te półwyspy, półwyspy, wysepki, półwysepki takie. Jest tego masa, bo tu już mamy za wierzbami kolejny. Na tutaj taką kwiecistą chyba. Tu jest tu niedaleko ten mostek, który łączy cały czas rzeki przepływającą, rzeczkę przepływającą przez ten park. Ale i zobaczcie, jak mi spotkaliśmy fajny kląb kwiatów. Przepiękny. I to wszystko znajdzie się w Mińsku Mazowieckim. Przy pałacyku, którą demonstruję. Z filmu go już poznacie, a dopytacie tutaj mieszkańców i zawsze traficie. Jeszcze z tej perspektywy nakręcimy tę wysepkę. Proszę. Proszę. Tam dalej mamy rozbudowane place zabaw. Takie pójdę przez drzewa, tak troszeczkę nakręcę. O, przybliżę. I idziemy dalej. Gdzież jacyś zakochani na most. Tu jest taka rzeczka dziko płynąca w stronę parku i ona się rozchodzi właśnie w te wszystkie stawiki. Jest tak uregulowana w te takie przepływające strumyki, tam dalej fontanny. Wszystko to właśnie jakby idzie z tej rzeki, nie? Czyli ona, bo bieg tej rzeki, nurt jest w tę stronę, czyli w stronę o tutaj tej kopareczki, którą mam nakręcę. Mamy bieg rzeki. Czyli ona płynie z tamtego końca, początku, z tamtego końca, w którym byliśmy. Napędza tam te wszystkie fontanny, tworzy te stawiki, tworzy takie baseny i wypływa tędy i gdzieś tam daleko poza Mińsk Mazowiecki. Tu jesteśmy tak bardziej na dziko. Sami zauważcie, że zieleni tu nie brakuje. Idziemy sobie tędy. Tak już bez chodnika, na dziko idziemy. Mamy placu zabaw. Jeżeli chodzi o atmosferę odpoczynku, to muszę wam powiedzieć, porównując teraz ten park z parkiem gruziąckim, no to znaczy park się bardzo zmienił, ponieważ ten plac zabaw postawiono dość duży w tak małym parku. Okrojono tam z tych drzew to wszystko. Nie ma tego naszego dawnego parku, tak jak tutaj, tej dziczy. Tutaj potrafili połączyć, nie też, może dlatego ze względu na obszar, nie? W Mińsku jest tego wszystkiego dużo, także jest i zameczek, i jest amfiteatr, i jest, powiedzmy, są te wszystkie fontanny, ale jest też dzikość, gdzie można odpocząć w parku, no a i też są place zabaw. Także jest tego wszystko dużo, jest tego wszystko, wszystkiego dużo, natomiast w naszym parku, porównując z Grudnią, z Mińsk Mazowiecki, już nie da się odpocząć tak jak kiedyś. Ja, powiedzmy, jako Grudziądzanin kochałem ten park dawny, który był taki bardziej dziki, spokojny, gdzie nie było tego chaosu, co teraz właśnie z tymi dziećmi. Uważam, że taki plac zabaw dla dzieci, taki jak jest w Grudziądzu, który zajął większość parku, tego tradycyjnego miejsca, można było go wybudować zupełnie gdzie indziej. Także on jakby, oczywiście to jest potrzebne dzieciom, ale ten plac w Grudziądzu, w parku, zepsuł jakby całą magię tego centrum parku.
którym ludzie się spotykali, gdzie było tak spokojnie, było wiele ścieżek, ławeczek. No niestety, wszystko zależy od włodarzy i gospodarzy miasta. Tutaj znaleziono na to rozwiązanie i wszystko ma swoje miejsce. Place zabaw są troszeczkę mniejsze w zamian za to, żeby nie odbierać tej dzikości parku. Chociaż ten, który teraz widzimy przede mną, nie jest taki mały. Natomiast jest też, bo tu zaraz jest obok drugi, można powiedzieć, że to jest jakby jeden kompleks. I wygląda to wszystko super. Może nie jest taki wypasiony jak to niektóre place zabaw, ale jest fajny. Jest fajny. Jest tak, powiedzmy, na uboczu troszeczkę parku. Bo tam dalej tu mamy już ulicę. Tam, teraz po prostu patrzymy, to nakręcam po prostu. Tam. Daleko. A potem mamy tą strefę dzikości. Jak to widzimy dookoła, tam dalej. No, potem jeszcze jest dalej, w jedną, w drugą stronę. Tam, gdzie już naprawdę jest taki totalny spokój. I chciałem wam tylko pokazać. Cześć, tam mamy taką leśniczówkę też. Tam dalej. O właśnie. Coś podobnego jak u nas. No tutaj, jeżeli chodzi o Mińsk Mazowiecki, a Grudziądz, tutaj większość ludzi właśnie spędza czas właśnie w parku o różnych porach dnia. Tutaj nie ma tak, że jak u nas tylko w niedzielę się często zbiorą gdzieś tam w parku, tutaj cały dzień tętni życie. Jestem tu któryś dzień z kolei, także zaobserwowałem to. Wiadomo, to już jest dalej na wschód, inna kultura, inaczej ludzie żyją. No, no nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, natomiast inaczej. Mają się takie te dzikie przesmyki tutaj wszędzie. Łączące gdzieś tą rzeczkę, powiedzmy fontannę tam tutaj z tymi drzewami, gdzie można sobie na przykład spokojnie usiąść, powiedzmy o tam. Pokażę wam taką ławeczkę tutaj. I tam po prostu dziko spokojnie. Są takie strefy małego ruchu. Nie będę miała majku na największego wykonania. Wrócimy tędy do, to właśnie może z kosem, wrócimy do głównej fontanny. Wszystko tu jest na razie jeszcze, co pokażę, pałac jest w renowacji, także tutaj jest rozbudowa cały czas, budowa, troszeczkę nam to szpeci, ale widać, że działają. Włodarze miasta nie żałują na tą strefę pieniążków. I tutaj wjechaliśmy autem, bo na teren właśnie tego pałacyku wyznaczone dni powszednie wjeżdżają sobie tutaj ludzie, turyści, ludzie, którzy chcą odpocząć, zdawać komfortu, spokoju, ciszy, tak jak tutaj ci panowie się zanurzać, mogą wjechać sobie autem. Kolejna ławeczka, to już takie strefy ciszy, gdzie ja mówię, nie? Tam dalej, jak okiem sięgniecie, wszędzie jest tam spokój, dużo zieleń. I idziemy dalej. Przywitamy się z panami. Panowie z Mińska Mazowieckiego. I tutaj idziemy tak. Tutaj jest taka alejka piękna, która prowadzi też taką strefę ciszy, troszkę zabudowań tam, ale w prawa jak odbijemy, to tam później dalej możemy sobie maszerować, oglądać. No nie będę wszędzie chodził, bo nie sposób jest nagrać, byłby to zbyt długi film. Teraz jesteśmy już z drugiej strony pałacyku, bo okrążyliśmy go. Zobaczcie, cały czas w remoncie, ale jeżeli to wszystko odsłonią, ma, no zresztą widzicie, niesamowity urok
i na pewno swoją historię niesamowitą. Jesteśmy już przy tej fontannie i tak jak widzicie wokół fontanny jest parking dookoła, tak dosłownie promieńkowo zatoczony i fontanna jest w centrum. Wokół fontanny w promieniu właśnie koła również ławeczki i fontanna też w kształcie koła, czyli fontanna ma figurę geometryczną koła, ławeczki figurę geometryczną koła i nawet rondo tu jest też, bo wiadomo to koło i samochody wszystkie stoją, zobaczcie to jest w kole, nie? Tak to rozwiązano fajnie. No. I teraz tutaj sobie ładnie przesłużymy. I jeszcze raz tutaj. Tutaj. Także Mińsk, jeżeli chodzi o miasto. No pytam tutaj ludzi z Mińska, czy im się tu podoba. No oni są tak przyzwyczajeni. Tak tego mówią, że a nie ciekawie tu, ale tak dla nas. Ludzi z zewnątrz, a nie dla mnie. Naprawdę to jest miasto ciekawe. Fajne, to coś innego zupełnie. No. Oni są może czasami tym swoim dobrem znużeni, a tak naprawdę fajnie. Fajnie też się jeździ po Mińsku. Nie ma tak zatłoczonych ulic. Spokojnie się jeździ po rondach. No, tędy wjechaliśmy. Pokażę zaraz główne wejście i wyjazd do miasta. Wyjazd do miasta, główne wejście. Tędy. Właśnie. I to mi, ta brama jest otwarta w odpowiednich godzinach. Myślę, że te chyba godziny dzienne, poprzedni dzień są takie chyba do 22. Jeżeli chodzi o wjazd autem. Także zobaczcie, prosto z miasta wjeżdżamy sobie do pałacu. No, wyobraźcie sobie teraz czasu świetności, jaka musiała tu aleja prowadzić. Nie było bloków i tak dalej, nie było żadnych tutaj znaków drogowych. Pewnie wjeżdżały jakieś dorożki lub karoce. Więc wyglądało to zupełnie inaczej. Rzeka, o której wspominałem, bierze swój początek już stamtąd. Jakby okrąża ten cały park. Tak było to zrobione za dawnych czasów, że cała dwudza miejscu, gdzie rzeczka wpływa jakby od strony jednego, od jednej strony Mińska Mazowieckiego, to czyli stamtąd. I pokazuję teraz coś takiego, płynie tędy, jakby też w kole takim. Wszystko tutaj myślałem się kojarzy z kołem. I zobaczcie, tutaj ta rzeczka płynie i ona, jak ja wam pokazywałem, gdzie wypływa, czyli wpływa tamtędy, tu zatacza koło i zatacza koło wokół całego parku. Albo poprzez park też, przez miejsca takie dzikie, czy bardziej takie ruchliwe, ale płynie w kole, opływa cały park dookoła i wypływa. Czyli centrum jakby tej rzeczki jest umiejscowiony pałac. I on był wybudowany właśnie chyba z taką myślą, żeby niejako być centrum tej rzeczki, która go otacza. Dawniej musiało to wyglądać zupełnie inaczej, ale rzeka na pewno była w tym samym miejscu i pałac również. To się nie zmieniło. Czyli opływa ta rzeczka cały pałac dookoła. I na tym pałacyku zakończymy nasz film. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał. Mam na imię Robert. Dużo podróżuję ostatnio po Polsce. Też w swoich sprawach takich różnych. Ale przy okazji zwiedzam, nagrywam i dzielę się z każdym pięknem, które jest mi dane widzieć na własne oczy. Dziękuję bardzo. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które niebawem będę stawiał na kanale.